Witam. Do zaoferowania mam przyczepę kempingową firmy Sprite. Jak widzimy, przyczepa wyposażona tradycyjnie w przednie łóżko rozkładane, w kuchnię. Z boku mamy toaletę, do której przejdziemy za chwilę. Oraz w tylną część, w której jest łóżko rozkładane i nadstawka piętrowa dla dziecka. Od razu możemy spojrzeć, światła wszystkie działają. Tak samo z przodu. W przyczepie jak zwykle mamy ogrzewanie gazowe, które jest teraz załączone na gazie. Ale również możemy ten piecyk załączyć na 230 poprzez włączenie tego przycisku, tak zwanego zabezpieczenia pierwszego. I włączenie tutaj na 1500 i 2000 W i wtedy piecyk nam grzeje elektrycznie. Piecyk oczywiście też mam nawiew, rozprowadzenie tego ciepła, manualny i automatyczny. Od razu może przejdziemy, pokażę, gdzie jest włącznik też wody. Na 230 akurat nie teraz jest włączony. To jest włącznik bojlera ciepłej wody, tak zwany trumy. Powyżej mamy łącznik pompy. Poprzez odkręcenie ekranu automatycznie nam pobiera wodę z pojemnika. Zabezpieczenie, włącznik Carvan. Poniżej mamy zabezpieczenia wiadomościowe na 230. Jak wspomniałem o tym bojlerze, to tak samo mamy ten bojler, tam zapalamy na 230, żeby podgrzać wodę. I tak samo załączamy tu na gaz i wtedy nam grzeje gazowo bojler. Tu mamy włącznik oczywiście anteny, przez gniazdko, tak jak w samochodach są. Przejdziemy dalej. Mamy oczywiście kuchnię, w której jest kuchenkę gazową, elektryczna, jeden palnik elektryczny, to jest ten, i reszta gazowa. Już odpalę, momencik. Jak widzimy, palniczki chodzą, gazowe rozłączymy. Poniżej jest grill i piekarnik. Wszystko działa. Obok lodówka. Jest teraz włączona na prądzie. Czyli 230 zasilanie. Minus 5,0. Lodóweczkę oczywiście możemy też włączyć na gazie poprzez przekręcenie i automatycznie, może nie, bo tu mamy starter manualny, tak zwany iskrownik. Wciskamy, przytrzymując ten oto przycisk, powiedzmy w tej pozycji, wciskamy i naduszamy starter i wtedy zapala nam gaz. Także lodóweczka działa. Można też ją podłączyć pod drugą wtyczkę samochodu. Przekręcamy w pozycję akumulatora. Ale to musi być druga wtyczka przy samochodzie podłączona na czas jazdy podtrzymanie. Tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie gazu. Tak zwane zawory. Podświetlę. O, widzimy. Zawory gazowe. Jeszcze przejdziemy do wody. O pompie już wspomniałem. Woda ciepła. Woda zimna. Przejdziemy teraz do łazienki. Mamy toaletę. Tak zwany kibelek. Coś tutaj mi się... O! Ładnie widać teraz. I również mamy wodę ciepła, zimna, słuchawka wyciągana jako prysznicowa tradycyjnie.
światełko. Także przyczepa bardzo ładna, zadbana. Jeszcze ją pokażę z perspektywy końca, jak zwykle. Tak oto wygląda i zachęcam do zakupu. Dziękuję.